Hej, witam was serdecznie, to jest Bedairon i zapraszam was na nowy odcinek z Dragon Age Początek Przebudzenie. Jesteśmy przed tymi zagadkami, mniej więcej wiem, o co chodzi. Trzeba po prostu podejść, zabrać runę, zabiera się wtedy tą runę i daje się tam, gdzie jest tu ten... Jak zechcesz. Tak. To no zabiorę dobrze. Teraz tą, bo to ona jest tam, ale to chyba wiecie już. Tak, zrobię. Tak. Oczywiście. To może zabiorę tu. Nie. I tam. Tam. Będziemy mieli wszystkie. Coś się otworzy, jakieś skrzyneczka. Sarkofag. Marakt. Błogosławieństwo natury i obrona Hyrolla. Okej. Okay. Nie było to nic trudnego, jak widzicie. Myślałam, że to będzie bardziej takie... Dobrze, możemy iść w tą stronę, tu gdzie nie mamy odkrytej mapy. O kurczę. Idź, idź. Tędy? Tak, tędy. Jeszcze więcej pomiotów. Boże, te brzydkie, jakie to jest brzydkie, jakie to jest bardzo brzydkie. Boże, jakaś to jest masakra. Strasznie brzydkie są larwy. Sobie może zapiszę. Jakiś bazon. Jeszcze balsam natury. Jakieś skrzyneczko. Topór wojenny. No taki niezbyt. Coś. Co bym chciała. Nie, dopiero się zaczęła. Nie widzisz. Obejrzyj, złaź ze mnie, kurde. Zboczeńcu. No super. Ktoś mi pomoże? Czy on poważnie ten na pięchy bije? No, Taniel, co ty? Co ci jest? Boże, masakra. Czemu on bije? Co, nie ma tego? Co się z jego łukiem stało, a propos? Łukoł. Opie! Ty mnie używasz łuku, hoł. Hoł, hoł. Ja wiem, że ty chyba nie masz strzał, ale zwykły nie masz? No, od razu szybciej to poszło. A nie, się kurde na piąchy z nimi bił. Larwy, larwy. Brzydkie. Zerknę sobie na mapę. Mamy prosto tam. Lub tam. Może chętnie sprawdzę sobie tu. Co jest tu? Wesołe skuferki. Buty, metalowa tarcza, ale taka zwykła, pieniądze, obrys, runy. Tak, zrobię. Obrony Hyrolla. Usza. Orbitewny diament, fantazyjny wazon. Teraz miejsca nie będę mieć. Niestety. Wielki miecz, smaragd. Kurde, wszędzie. Rzeźbiony zieleniec komuś jako gift. No nic, idziemy w drugą stronę, no. Utu.
Co to mnie czeka? O Boże, coś tym brzydkie. Masakra. Kurde, złaź, że... Zieleniec. Pancerz kolczy znowu. Stare kości. No na cię larwy. Pomioty. No. No kurde, no. Każdy muszę. Jejku, złaź. Aj, jaki... Dobra. Poważnie, ile ich tu będzie jeszcze? Brzające to jest one. Widać, że to brzydkie, jak noc. Gorzej niż noc. Nawet czasem potrafi być ładna w swoim rodzaju. A to? Boże, to gorzej niż noc. Dobra. Ile was tu jeszcze będzie? Pomogę wam, pomioty. Te młode larwy są brzydkie. O churloku. Jak zechcesz. Art. Nie zdążyłeś się uleczyć? Czekajcie, stąd przyszliśmy, no nie? Stamtąd. Mamy co synkaty wzgórza, powrót, niższy poziom, bądź, a co jest w tą stronę, a powrót, to co ja w koło goniłam, no bez jaj, nie, bo to jest zamknięte i tak nawet jakbym chciała, więc, no nic, musimy iść na ten niższy poziom, bo tu nie bardzo. Bo ta matka lęgu będzie siedziała na dole pewnie. No i co tam mi powiesz? Czy ktoś jeszcze oprócz mnie boi się tego, co znajdziemy na końcu tego korytarza? No, ja. Wow. Cóż to jest? Architekt przysyła wielu, lecz sam nie przychodzi! Jest tchórzem! Zabije was! A on zda sobie sprawę z tego, że nie zdołał pokonać zagubionego! Zrozumie, że matka rozerwie go na strzępy! O kurde, jaki golem się poczerwienił. Kto? Kto idzie? Nikt, duch. Czuję twoją obecność, lecz nie jesteś mrocznym pomiotem. Jakiś podstęp szykujesz. Umrzesz, jak wszystkie sługi architekta. Takie jest życzenie matki. Matki babki. Masakra, to jest jakiś zaginiony i ognisty golem Boziu drogi. Jejku, jejku, ale...
Ale come on, puśćcie mnie. Weź, że nie czary. Czekaj, czy wydam, dacie sobie radę z tym. Z lekka. Ale trzeba by poużywać skille nowe. Dajecie sobie tą radę jakoś, goście? Ten ogień mnie wkurza. Mi puszcza go. Myślałam, że jemu obrażeń nie zadaje. Jak tam dajecie sobie? No spoko. Pomożecie mi tu zaraz. Chyba. Weź, że kurde, z tym ogniem się... O kurde, ktoś... Nathaniel. Ups. Tylko tego został, Andersa tam ten... Jejku, ile skillów będę mieć połączonych. No, tak na styk zdążycie, goście moi. Czy ja szybciej? Tak na równo go bi... tam ci biją, tamtego. Jejku, Anders, ale ty twardy jesteś. Dobra, idę pomóc. Chociaż tak średnio potrzebujecie pomocy. No ja też. Co ty fajnego? Masz kostur. Pasmaga bojowego. No dobra, weź wszystko. I pokrzyżować plany pomiotów. Tak, zrobię. No nie wiem, czy mam na tyle miejsca na wszystko. Mam. Dobra, muszę coś wyłączyć. Chyba to. Tak. No okej. Dobra, Anders, czy tobie mogę dać ten, tam... Racunnego, przydać się. Ładny. Jakiś pasek był. Maga bojowego, no. To było dobre dla niego. Dobra. A w tamtą stronę. Czy coś tu jeszcze się znajduje? Czas to uczcić! Tak, ma lęgu, zapomniałam o niej całkowicie, że... Że jeszcze ona nam została na końcu pewnie. Dobra. No okej. Okay. Jejku, ile ich jeszcze tych macek tam. Już. Tam na końcu może pewnie będzie. To w ogóle ze znaczniki. Boziu. Okej, tu coś mamy. Opisywano mi matki lęgu, ale słowa nie oddają im sprawy. I co, to tam spadnie na nie? Nie, ile tych tego? Cztery takie są. Dobra, to zostawię na razie. Tam dwie są, albo więcej nawet. Ze trzy. Kurde, że sobie wybrały porę. Jak zechcesz. I tak trafiłam cię. Hehe. Co ty robisz? Weź się nie ten.
tylko dwie. Dwie trzeba było odciąć. Miałam, że więcej. Gdyby żyli pozostali członkowie Legionu, to na pewno by cię w jakiś sposób wynagrodzili. Nie musisz dziękować. Przykro mi, że tak wielu musiało zginąć. Znak nur najbardziej lubię złoto. Ciekawe. Trafiliśmy między dwie zwalczające się frakcje pomiotów. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Pomioty są krwiożercze z natury i zawsze między sobą walczyły. Ale dwie zwalczające się zorganizowane frakcje to coś nowego. Chyba ci się przywidziało. Też to zauważyłam i też mnie to zaniepokoiło. I dobrze, niech się powyżynają. To dobrze. Nie jestem osamotniona. W pomiotach zaszła jakaś zmiana i wcale mi się to nie podoba. Cóż, warto się nad tym zastanowić. Szczególnie, kiedy trzeba przypomnieć sobie o tym, że tuż za rogiem nadal czai się zagłada. Co będziesz teraz robić? Już chyba pora, byśmy się rozdzielili. Dziwna jesteś. Och, najpewniej zniknę gdzieś w trzewiach głębokich ścieżek i wszelki ślad po mnie zaginie. Jedynym co dobre, gdy chodzi o głębokie ścieżki, jest to, że nigdy nie brakuje tam pomiotów do pokonania. Może, że chciałabyś się do mnie przyłączyć? To chyba dobrze, co nie? To prawda, ruszaj, więc... Iść z tobą? Ale to nie byłoby zgodne z moim przyrzeczeniem i planem, wedle którego mam zniknąć w głębinach. Zapomniana i przez nikogo nie opłakiwana. Szukam osób, które zechciałyby wstąpić w szeregi Szarej Straży, przyłącz się do nas. Możliwe, że to był zły pomysł, bywaj. Miałabym zostać szarą strażniczką? To dozwolone? Czy można należeć jednocześnie do Legionu i do Szarej Straży? Dalej mogłabyś walczyć z pomiotami i jeśli zaszłoby tak potrzeba, oddać w tej walce życie. Jeśli przeżyjesz dołączenie, będzie to znaczyło, że ten zaszczyt zasługujesz. Mogłabyś być pierwsza. Nieważne, zapomnij, że o tym mówiłam. I byłabym skuteczniejsza, jeśli chodzi o zabijanie pomiotów? Zgadza się? Ha! Jak można odrzucić taką propozycję? Pójdę z tobą. Jesteś w porządku. Lepiej mi będzie u twojego boku niż w pojedynkę. Ruszajmy! Pomioty czekają. No to spoko. Ogren się zgadza, no. No come on, Ogren musiał się zgodzić. No i co, tyle tych, kurczę? Jest jakieś wyjście chyba, no nie mapa świata, tak. Ech. No i co z tymi matkami lęgu? Czy one se tam... Leżą. Dziwne to. No okej, no ale jak tak, to tak, no co to... Dobrze, może... Co ja to w ogóle mam? Nie bym zobaczyła dziennik. Wzgórzenie, przebyty las. Twierdza zaczuwania. Korpy golema. Bomby rzucone. No dobra, no to pójdziemy może do twierdzy. Gdzie moja twierdza? Tu. Zobaczymy, co tam się znajduje i kto tam jest. O, ktoś mnie chce zaciekać, niestety. Coś się dzieje. Alfirol stracony? Stracony? Stracony! Boże, 100 razy to powiesz. Matko. Spokojna, tak. Byłam niegdyś spokojna. Kiedyś matka słuchała pięknego zewu. Czuła, jak ją opływa, jak rozbrzmiewa w niej. Była spokojna. Teraz nie ma spokoju. Ojciec go zabrał, a teraz zabiera Kalhirol.
Moje biedne zwierzątka w Kalhirol. Ojciec wiedział, że wyślę je przeciw niemu. Ojciec się bał. Z czego się śmiejesz? Padło, ale matka wciąż ma swe sztuczki. Liczne, niezliczone sztuczki. Co matka teraz zrobi? Co zrobię? Będę się śmiać. Głupia. Redota. Na ciebie też przyjdzie potem czas. Będę czekać. Na mnie będziesz czekać? Dziwne. Boziu. Boziu, ile pomiotów. Użyłeś się. Pomiotki. Nie wkurzajcie się. Dobra, wsiu. Cudnie, tak zrobię. Belka z kwasem. Oczywiście. Pieniążki, kłady. No dobrze. Mamy pieniążki. Oczywiście. I okłady. Nie, tu wszystko, chyba już nie ma nic, nikogo. Co tam? Strażniczko, czy ostrzegałem was już przed lokalnym kamieniem? Ludzcy murarze korzystają z tego, co mają pod ręką, ale na porządne mury potrzeba dobrego budulca. Oczywiście mówcie dalej, mam wrażenie, że to mi się nie spodoba. Potrzeba wam więcej pieniędzy. Najbliższy kamieniołom wydobywa jakieś łupkowe śmieci. Potrzebny mi porządny granit. Im ciemniejszy, tym lepszy. Nie natknęliście się na taki w podróży? Czy się znajdę granit? Nie usłyszę kolejnych żądań. Nic takiego nie widziałam, ale będę miała to na uwadze. Może pogadamy później. Żegnajcie. Jo, pewnie. To znaczy, chyba tak. Nic takiego nie widziałam, ale będę to miała na uwadze. Poczekam. Nie zwlekajcie zbyt długo. Mam mur do odbudowania. Okej, mam kolejne zadania. Rzeczy do oddania też. Nikt nie lubi ponuraków. Komendantko, oczyściliśmy gruz. Lepiej sama zobacz, co znaleźliśmy. Pokaż mi, niech się jeszcze niech jeszcze trochę poczekają. Co tam? Jesteśmy. Tylko patrz. Co tam jest? Wiedziałem, że da się tędy wejść na ścieżki. Wiedziałem. Chyba można tędy bezpiecznie zejść. Znajdź sposób, żeby powstrzymać pomioty. Bywaj. Okej. Okay. A to ja mam tamtędy... iść w tamtą stronę? Wyraźnie tak. Co mi zostało jeszcze? Ręczność, spryt. Co by ci tu jeszcze? Łucznictwo dam ci. Anders, co tam? Ja, siła woli. Co ty tu masz fajnego? Dobra, niech ci będzie tak. Ty co masz? Łotrzyk.
Nie, nie bardziej łucznictwo. Dobra. Niech i będzie i tak. Przyglądałem się, jak walczysz, Sigrun. Legion Umarłych dobrze was szkoli. Ta, nauczyli mnie tego i owego, ale walczyć umiałam już wcześniej. Należałaś więc do armii Orzammaru. Biłam się o chłapy jedzenia, o miejsce do spania. Walczyłam, żeby przeżyć. Ach, nie chciałem. Nic się nie stało. W końcu jesteś szlachcicem. No, tak trochę. Znaczy, tak nie miał łatwo. Również, więc to nic wesołego nie jest. Bliżej się nie dało podejść z tym łukiem. Będę musiała te wszystkie przedmioty coś posegregować swoje, bo miejsca nie mam. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś dużo przedmiotów, które faktycznie będę potrzebowała. Chyba mogę ci w tym pomóc. No okej. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Klucz. Okej, może się przyda do czegoś. Nigdy nie wiadomo. O, jeszcze ktoś tak. To tak się stało mimo waszej partaniny. No dobra, w dobrą stronę. Uuu, jakieś złoża to wyglądają jak... Oby się przydało nam. Ale już słyszę, że coś się... nie mam już miejsca. Co by tu wyrzucić, rozwalić? Tych run mam za dużo i tych giftów. Prywatne dokumenty zniszcz. Sobie wezmę. Oczywiście. Od kwarcy są co? Diamenty, diament bez skazy. Kwarc. Myślałam, że jakieś fajne złoże, które się przydadzą gdzieś tam do... Spoczywaj w pokoju. No już no. No dobrze. Tak zrobię. Łuk pomiotów? Nie, nie chcę. Dobra, jak to wygląda? A dobra, i tak nam tu wyskoczyły pomioty. Nie da się. Zaś pomioty... Właśnie nie da, tak. Się nie da, więc trzeba pewnie będzie naokoło jakoś ten... sobie przejść. Tu też się nie da, więc prosto. Jakieś metalowe drzwi. O kurde. Mam
Oh, come on, szkielety. Dużo was tu było. Ty oszustki. Nie chcę ten. Chociaż nie wiem, czy nie dobre dla... A tego by były. Co dalej? A ta nie, no. Chociaż on nie jest oszustka. Zmęczenie. Takie średnie to w zestawie. Co będzie na końcu? Oczywiście. Zapis coś znaczy. Pełk mroczny. No, skup się na mnie, to będzie najlepiej. Gdzie idziesz, pracuj tu? O kurde, przyszły koleżkowie jego. Tak dużo ich, kurde. Wolałabym najpierw tego śmiesznego, tylko nie wiem. Jejku, ktoś ten. Wow. No gdzie tak kręcisz, że się kurde, no? Come on. Dobra, może wyłączę to akurat. O kurde, Ander został sam ze mną. Ale oni się wszyscy na mnie rzucili, to spoko. Spoko. Widzicie. Leci do tego, ale on już ledwo żyje. No chodź tu, gdzie lecisz. Poważnie. Nie jest ta zagadka przecież, co myślę, że jest. Albo? No i co? Otworzył nam chyba bramy. Oczywiście. Boż. Nie mam już miejsca. Kostury. No, nie mam. Szkoda, że komuś nie można wcisnąć która, albo cokolwiek do plecaka niech nosi razem z nami. Kostury. A co? Piekielny zew. Kostur wigoru, kostur magistra. Szkoda mi coś. Pas magistra, no. Odmienimy sobie. To mogę wziąć wszystko. No i co? Idziemy teraz tu. Co tu jest? Kto tu jest? Nie, dobra, jest tu przejście jakieś. Nie mam miejsca. No kurde, normalka. Czekam. Klucz pani. Mogę wszystko wziąć.
Okej, okay, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku przeszukamy te głębokie ścieżki pod twierdzą naszą czuwania. Tam gdzieś się dostają te pomioty, no i kurczę, no załatamy sobie to wszystko i nie będą nam już przychodzić. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, byłoby mi bardzo miło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Dragon Age Początek Przebudzenia. Cześć!